Gaźnik to generalnie dobre filmy robi. Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik i witajcie po dłuższej przerwie na kanale związanych z pewnymi sprawami, ale to nic z tym, wracamy w końcu sprawdzenie polskich map po 2 miesiącach, a dzisiaj w tle jest ze mną osioł. Żegnam. Tak, on się żegna, nie wita. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się mapą, konwertem, dokładnie mapy Bolusiowo V6 od Adriana, czy od Rollsipu. No myślę, że z Adrianem jakiś odcinek będzie niedługo. Więc co, przechodzimy do prezentacji mapy, czyli do omówienia jej. No, Łosio to tam nie wiem, co tam będzie robił. Pewnie grał w Farminga, jak to Łosio. Tak, to się zgadza. Tak, oczywiście w tle leci sobie NCS-ik. Teraz będą filmy bardziej pozytywniejsze, myślę. Będę więcej mówił na tych odcinkach. Postaram się być bardziej bez sensu, żeby te filmy były no, bardziej oglądalne. Dobra, zaczynamy. Mamy oczywiście 3 gospodareczki. Zaczynamy od tej pierwszej, podstawowej, na której cała akcja powinna się rozgrywać. Oczywiście bramy na O otwierane. Otwierane bramy na O, jak to na Bolusiowie było w 15. Oczywiście wszystkie mody macie do mapy i mapę w opisie. Link oryginalny od Adriana. Tutaj mamy chałupkę, każdy ją zna. Tutaj mamy uzupełnianie nawozów i oprysków, z tego co pamiętam. Na Bolusiowy, gdzie było tu obora, można sobie wejść oczywiście. Tu... No nie tak powiem, oryginalne. No. Tutaj mamy górkę, na którą też możemy wejść, tutaj mamy świnie. No tutaj podłogi nie ma, ale oczywiście Adrian mapę poprawia, będzie mapa Bolusiowo V6 pod season moda. Tak, pochwalę się już, zapowiem tutaj. No i tutaj mamy miejsce na maszynki jakieś, betoniarkę dla Łosioła. Łosioł pokręć się w betoniarce. Tutaj mamy też jakąś drabinę. Tutaj mamy dwa większe garaże dwustanowiskowe. Czy jeden garaż większy dwustanowiskowy. Pod jakiś kombajn, czy pod coś. Czy nawet pod większy traktor. Tutaj mamy wiatr pod maszynki. Tutaj mamy Azora. Jakieś tutaj... Wszystko to, co z Bolusiowa. Tu się znowu nic nie zmieniło. Tutaj mamy silosnobornik. Oborek standardową z Bolusiowa. Tutaj mamy koryto, tak jak było. Tutaj sobie krowy chodzą. Teraz przetestujemy, jak tu krowy sobie chodzą. Czy jak kupię krowę, to krowa się pojawi tutaj na pastwisku? Aha, krowy się nie pokazują na pastwisku. To jest pewnie Adrian, co poprawi, tak myślę. Tutaj mamy też wiatkę taką fajną, pamiętam. To obory lubiłem bardzo na Bolusiowy V6 15. Tu stodoła, bo jeszcze do stodoły. Nie byliśmy w stodole, tak? No w stodole co? Wysyp zbów, felaki, ziemniaków. No w stodole się nie da uzupełniać silnika niestety na Bolusiowy V6. No i tak, tutaj też jest jakieś miejsce pod maszyny. Tutaj mamy jedno pole. Tutaj mamy silos. Silos został jest inny troszkę. Pozmieniany. No i droga oczywiście. O Jezu, gdzie ja wiem, za szybko biegam. No i tak, tutaj mamy zmienioną chałupkę, jak widzicie. Bo tutaj była taka stara chałupka pani Zosi, a tu jest teraz coś innego. Teraz są, tutaj mamy standardowo te chałupki, drugą gospodarkę. Tutaj bram nie otworzę sam, bo tu bramy się automatycznie otwierają. No i tutaj też się dużo nie zmieniło, tu mamy jakiś tunelik. Tu mamy silos, tak samo wszystko wygląda jak 15, więc to fajnie, Adrian to zrobił. Fajny klimacik, typowy klimacik Bolusiowa. Ogólnie ta zabudowa, jak ktoś wie, to z 13 jest zabudowa z Bolusiowa V3. Jeżeli ktoś grał. Tutaj mamy oborę, nie będę otwierał bram. Jak sobie przejdę, bo to szybko odcinek nagrywany. Pytanie, czy mi się odpali kolejna muzyczka. Tak, odpali się. Właśnie odpowiedz, co tam robisz ogólnie. A Łosioła chyba nie ma. Łosioł poszedł spać. No ja mam wysyp zboża. No i też jakieś mało miejsce wiatr. Zobaczmy co w stodole. Ja pamiętam, że w tej zabudowie to mi właśnie się te korki podobały. Nie dotykać tego. Fajnie widzieć stare rzeczy w farmingu. No idziemy teraz, więc tutaj ta gospodarka tak prezentowała się, więc teraz pójdziemy sobie na tamtą trzecią. Teraz po mapie połazimy. Co otworzymy.
No i też trzecia gospodarka też były krowy, no bo tylko na Wolusiowie były krowy w 15 V6. Czyli tutaj mamy wiatę, mamy oboro oczywiście z karmieniem. Mamy chałupę. Garów tak jakoś 30 czy na coś. Taka mniejsza gospodareczka ta jest. Bo jakaś 30-60. Nic większego. Ta trzecia. Garawy, stodoła. Tu jest fajny ten zasiek zrobiony na tego, na słomę. O, Łosio wrócił. Gdzieś ty, Łosio, był? No, po śniadanie poszło. A, do smacznego. A, dziękuję. O, tutaj opony mamy, tutaj też jest właśnie silos. Myślę, że działający silos. Znaczy, to chyba nie jest działający silos, bo nie ma pokazanego, żeby wysypywanie było. A z po stronę te silosy ogólnie. Tutaj mamy wiatę, no i tutaj mamy ogrodzone. Tu jest droga. Więc to jakoś tam wygląda. Dobra, tutaj silos na tym nie działa, na tej. Na tej zobaczymy, działa. Na tej działa na pewno. A na tej? Na tej też nie działa silos. No i dobra, silosy do poprawy. No i teraz przejdźmy sobie po polach może tak. Wyjdziemy sobie najpierw w tamtą stronę, bo tam pamiętam nawet bardziej z tej. No i jak widzicie, pola wszystkie są takie, jak były na Bolusiowie. Droga też tutaj jest. Zobaczmy, czy tu jest ten znak. Mafia Team LS Bolusiowo V6, no dokładnie jest ten znaczek. Jeszcze Bolek miał nazwę kanału Mafia Team LS. To fajne pole, zawsze lubiłem kosić bizonem je. Ja w to na laptopie grałem, bo jak grałem na laptopie, to jeszcze kosiła nie było na tym spiku. To grałem na Bolusiowie V6 bardzo, bardzo dużo. Może na live'ach zagramy, ale to na wersji poprawionej. Tak myślę. Referendum też można by było zagrać. Tu mam łąkę. Łąkę, którą większość osób kosiło zazwyczaj. No i takie pole z zagajnikiem. Chodziło ci o te pole z tą rzeką, nie? Taką... No. No, to nie. Zwykło. To z rzeczką taką. Z tym rowem. Takie, to trzeba naokoło jeździć, nie? To co takie, co droga ją przycina. Nie, droga. Nie, droga ją przycina właśnie. A, to jest to mniejsze. No tutaj mamy tego, drogę. Tam też mamy drogę do kukurydzy. Tutaj mamy też takie fajne pola, które Gadziu kosił. Teraz tutaj przejdziemy po tej stronie. Tutaj mamy to dużą łąkę, którą też kosiłem dużo razy. Tutaj mamy, no i tutaj jest do poprawy właśnie droga trochę do tego pola. Bo tu jest pole z kukurydzą, jest ten słup. Mogłoby być je w to błoto, ale to nie ma co wymagać. No i tak jakoś to wygląda. Tutaj jak teraz przejdziemy, tu był lasek. Las nadal jest. Ale tu jest w lesie fajne pole schowane. Więc tak. Co do mapy, ocena 8 na 10, dosyć wysoka, no bo... Bo tak, no bo mapa jest nawet dobra, jak na konwert, pierwszy konwert mapy, nie wiem czy pierwszy, czy któryś tam, ale obstawiam, to jeden z pierwszych konwertów mapy jest Adriana, więc ocena dosyć taka wyższa. Czekam na oczywiście na wersję poprawioną. Co do terenu, no jak na Bolusiowie, no to też tak 9 na 10 obstawiam, bo też to jakieś takie pagórki, raz niżej, raz wyżej. Co do wyglądu, wygląd też 9 na 10 i co do płynności mapy, no to jak widzicie, podczas nagrywania mam prawie 200 FPS-ów, więc nie ma co narzekać, więc płynność 10 na 10. No więc co? W dzisiejszym odcinku ze sprawdzania polskich map po dwóch miesiącach to by było na tyle. Dzisiaj był ze mną Osioł, chcesz coś Osioł powiedzieć? Dzień dobry. Dzień dobry i do widzenia. No, oczywiście link do Osioła macie w opisie. I co, zapraszam was jeszcze dzisiaj wieczorem na odcinek z od wieśniaka do kozaka. A tymczasem my się z wami żegnamy. Do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć. Dzień dobry. Tak, dzień dobry, Łosio mówi dzień dobry, ja mówię do widzenia.